Dobra, jak tu się to włącza, to... Czekaj, w dobrym miejscu umieścili, żeby czasem ktoś nie widział, ale to jest pamięć mięśniowa. To jest pamięć łokciowo-stawowa, mój drogi. O, dobrze, ustawiłem. Mem świeci. No i coś, no i poczekaj, coś zmieniamy pasy. To bardzo memiczne, ale nie wiem, czy tak jak chcieli. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dzisiaj jedziemy DS9 luksusową limuzyną i zastanawiamy się nad tym, czy potrzebujemy systemów wspomagania, wsparcia kierowcy. No właśnie. Tak, bo, teraz zjeżdżam w drugą stronę. Jak się to do cholery włącza wszystko? Dobrze. Napisał widz w jednym z komentarzy, czy pod jednym z komentarzy, że powinienem wprowadzić element testów systemów wspomagających kierowcę do moich testów. I bardzo chętnie bym to zrobił, ale... A ja nawet o tym myślałam, ale jest to trudne do powtórzenia, żeby to było miarodajne. Tak, bo droga, drodze, ruch ruchowi nierówny. Teoretycznie moglibyśmy wyjeżdżać zawsze tu na obwodnicę Marek i powiedzmy robić, nie wiem, z 10 km w tej i we w tej i zobaczyć, czy samochód się trzyma drogi, czy nie. No tak, ale jak będzie na przykład padał śnieg z deszczem, to no, część, to jest wtedy systemów wtedy może działać gorzej. Tak, może. Ja na przykład w tej chwili nie mam bladego pojęcia, jak w tym samochodzie włączyć wspomaganie utrzymania na pasie ruchu, bo on powinien działać, ale być może robię coś źle. Więcej o tym za chwilę. Pytanie kolejne, które padło w tym samym wątku, to było, czy w ogóle warto systemy wspomagające kierowcę dobierać do samochodu, jeśli jest możliwość wybrać lub nie wybrać. Okay. I tu widz stwierdził, bodajże Paweł, że oczywiście kontrola trakcji, tego typu rzeczy jak najbardziej na plus, ale po cholerę mu to wszystko, co będzie mu wyrywać kierownicę, pikać i robić różne inne dziwne rzeczy. Wiesz co, bo to zależy, czy bardziej tak delikatnie drga, czy pika, czy wyrywa, tak, czy więc kontruje. Tak, to zależy. To zależy, bo to działa różnie. Zarówno w zależności od tego, jaki samochód, jakiej marki, jaka to jest wersja tego systemu. Okej, okay, pozwól, że usystematyzuję ten problem. Usystematyzuj, tak, proszę. Czyli zakładając, że ostatni samochód, który kupiłeś, i powiedzmy, że był to samochód nowy nawet, ale kupiłeś go, nie wiem, 5-7 lat temu, bo to jest, myślę, taki sensowny czas na to, żeby zacząć myśleć o wymianie, że zbliżamy się do 10 lat, to żeby go jeszcze sprzedać i był coś wart, to wiadomo. To najprawdopodobniej ten samochód, będąc samochodem klasy średniej czy kompaktowy, nie miał za wiele systemów wspomagających kierowcę, poza jakimiś tam obowiązkowymi typu ABS, ESP i tak dalej, bo to już było w międzyczasie, no tak, obowiązkowe. No, bo te 5 czy 7 lat temu niekoniecznie one były dostępne, albo były dostępne tylko w jakiejś topowej wersji. Tak, my mamy ten przywilej, że raz w tygodniu praktycznie odbieramy nową furę i zwykle jest to samochód w wysokiej wersji wyposażenia. Na co czasem narzekacie, ale prawda jest taka, że nikt nam nie skonfiguruje tego 318 i w manualu, o które ciągle prosisz Huberta, tak, dlatego że BMW nie zależy na tym, żeby, czy żadnej marce, nie zależy na tym, żeby pokazywać coś tam w biedzie, jak to się potocznie nazywa, bo tylko żeby pokazywać swoje najnowsze rozwiązania, pokazać swoje właśnie żeby technologie, sprzedać, które są przełomowe ich zdaniem. I okej. Okay. W związku z tym, my powiedzmy od 10-12 lat mamy do czynienia z takimi systemami wspomagającymi kierowcę. Na przykład pamiętam, że pierwszy raz jak pojechaliśmy nad morze Mercedesem E-klasą... Tak, jeszcze zanim... Dwie budy temu, czy jedną budę temu? Dwie budy temu, jeszcze zanim była autostrada, bo pamiętasz, że starą siódemką, jeszcze jak była bardzo starą siódemką, żeśmy pojechali... Tam się chyba... Wiesz co, to nawet nie było siódemką, właśnie nie jechało się siódemką, tylko jechało się tam gdzieś na Bydgoszcz. I gdzieś dopiero za Bydgoszczą chyba zaczynał się taki kawałek autostrady, za Toruniem. Coś takiego było. Właśnie tak było. A pojechaliśmy jakoś tak chyba jesienią. Nie pamiętam, jak, to tak, był długi dzień, więc dzień Słuchaj, był jeszcze długi. W każdym razie, wieźliśmy Dagny Czapkę. Możliwe, drugorzędne. Nasza przyjaciółka mieszka w Sopocie. Wyjechaliśmy wcześniej rano, wróciliśmy
Nie tak strasznie późnym wieczorem. Po prostu jakoś tam późnym popołudniem, wczesnym wieczorem tego samego dnia. I całą drogę jechałem na adaptacyjnym tempomacie. To był jeden z tych takich pierwszych samochodów, który miał adaptacyjny tempomat, jeszcze taki system wykrywający zmęczenie. Mhm. I miałem nadzieję, że po tamtych x godzinach za kierownicą pokaże mi, że jestem zmęczony. Nie pokazał ani razu. Skubany. Jechało mi się tak dobrze, byłem tak wypoczęty, nie byłem po tej trasie tak zmęczony, jak w normalnym samochodzie, gdzie nie ma takich systemów wspomagających. I to był chyba ten taki właśnie pierwszy przełom technologiczny, którego żeśmy doświadczyli, jak chodzi o samochody. Tak. I od tego czasu systemy wspomagające kierowcę, takie jak po pierwsze adaptacyjny tempomat, czyli taki, który reguluje dystans do poprzedzającego pojazdu, jak i później stopniowo coraz bardziej zaawansowane systemy wspomagające utrzymanie na pasie ruchu, nie mam pojęcia, jak się w tym to włącza, zaczęły się pojawiać w coraz bardziej popularnych samochodach. Ja pamiętam, że tego Focusa poprzedniej generacji, którego testowałem, on też... Nawet jeśli nie miał ten egzemplarz, który testowałem, to na pewno w tej generacji to już było dostępne. Bo pamiętam, że wspominałem o tym w teście, że kurczę, w tym Focusie możesz mieć rzeczy jak w Mercedesie, bo to się pojawiło w teście, więc na pewno coś takiego można było mieć. Oczywiście to była wersja wyposażenia, której nikt na polskich drogach poza dziennikarzami by nie zobaczył, ale była taka możliwość. No więc właśnie. I teraz... Kiedy to wyposażenie jest już prawie w standardzie albo gdzieś od jakiejś średniej wersji wyposażenia. Tak, najczęściej już w jakiejś tam drugiej od góry, powiedzmy, można to mieć. Zaczynamy się zastanawiać nad implementacją. A no właśnie, bo tak jak powiedziałam, to może działać lepiej lub gorzej, przy czym lepiej lub gorzej jest to określeniem całkowicie subiektywnym, bo ja... Nie mam nawyku z własnego samochodu, to znaczy mam własny samochód i mam jakieś nawyki z nim związane, ale ponieważ nie jeżdżę nim przez 90% czasu, a 10% czasu innym samochodem, tylko to raczej jest odwrotna proporcja, to... Czekaj, jakiś taki lane assist coś próbuje działać, że niby. Tak, to działa? Znaczy działa, to jest dużo powiedziane. Czekaj. O, no i lepiej to tyle. Przytrzymaj Dobra, kierownicę. Lepiej przytrzymaj kierownicę. Czyli on działa w tle po prostu. Właśnie, to a propos implementacji. No właśnie, i to jest to, że być może, gdybym miała tę moją 10-letnią Maździnę i bym się z niej przesiadła do tego, nie mając tej całej historii samochodów, którymi jeździłam przez ostatnie 10 lat, to podejrzewam, że lewą nogą bym się żegnała, że kyrie eleison, jakie luksusy, ile to potrafi, jaka to jest technologia nowa. Przepaść technologiczna między moją Mazdą a... co to jest? DS9. Tak, natomiast my możemy porównywać, że na przykład DS9 marka niby luksusowa, ale to jest ten sam system tak naprawdę co w Peugeot 508, 5008, co oni tam jeszcze mają, 308... tym nowym, którym żeśmy jeszcze nie jeździli, ale zakładam, że to jest to samo. Zakładam, że takie samo będzie. Plus mają to samo w tych wszystkich jakichś tam Citroenach, Oplach i czymkolwiek jeszcze, tak. co teraz działa przeciętnie, koncernie. Nie natrętnie i to jest plus, natomiast kompletnie bym mu nie zaufał. No więc właśnie, bo to też jest kwestia tego, po co... Okej. Okay. Nie potrzebujesz tego zwykle, dlatego że założenie jest takie, że kierowca jest skoncentrowany na drodze i wie, co robi. Tak. Ale nawet twoje umiejętności, myślę, że możemy przyjąć, że nie są jednakowe każdego dnia, dlatego że jednego dnia czujesz się lepiej, drugiego dnia obudziłeś się z jakimś potwornym bólem głowy na przykład, albo zaczyna ci się jakieś przeziębienie i jesteś taki rozbity, no ale trzeba dokądś tam jechać, coś tam zrobić. I wtedy twój czas reakcji się wydłuża. Więc być może wsparcie dobrego systemu może pomóc ci bezpiecznie dojechać na miejsce. Tak. Czasem jest to taka kwestia, że po prostu zagadałeś się z kimś, zagapiłeś się na coś i samochód po prostu utrzyma cię na pasie, żebyś nie zrobił niczego głupiego. I teraz tak, wracamy do implementacji. Ja w największym uproszczeniu i... Proszę, nie traktujcie tego jako prawdę objawioną, bo to naprawdę będzie już między modelami, a czasem wręcz między tygodniami produkcji w danym koncernie, bo do tego stopnia może dojść. Ale generalnie uważam, że marki europejskie robią systemy wspomagające kierowcę w sposób mniej natarczywy,
Może to być tak jak na przykład w koncernie dawnym PSA, obecnie Stellantis. Tu bym też odróżnił dawny Fiat Chrysler, a dawne PSA. W dawnym PSA są to systemy nienatarczywe. One są przyzwoite i one nie przeszkadzają. Natomiast w tym, co robi dawny Fiat Chrysler, to tam się można za głowę złapać, bo to wszystko krzyczy, szarpie. W Fiacie 500 elektrycznym mieliśmy tę sytuację, gdzie samochód ściągał mnie pod nadjeżdżający sprzeciwka samochód, bo rozpoznawał tylko linie boczne, a nie była środkowa linia namalowana, więc on uważał, że trzeba jechać środkiem. Bo w Ameryce takie szerokie drogi, a Fiat 500e, jak wiadomo, jest typowo amerykańskim samochodem. Ale prawdopodobnie z Chryslera ściągnęli te systemy i takie mają. No nie, no oczywiście, no bo się dzielą przecież tymi technologiami. Tak, przecież tak. To całe R&D nie jest stworzone osobno dla każdej marki, tylko zusammen dla całego koncernu. W PSA jest to zrobione lepiej, ale nie jest tak dobre jak, znowu, zwykle w markach kojarzonych z niemieckimi, różnymi markami, w markach niemieckich po prostu. Gdzie te systemy równie, znaczy tam jestem gotów tym systemom zaufać do tego stopnia, że bardzo rzadko kiedy czuję potrzebę korygowania czegoś, co nie znaczy, że wszystkim się to spodoba. W markach japońskich kompletnie temu nie ufam i oni to robią na zasadzie, że musi być, to jest. W markach niemieckich jest to lepiej zaimplementowane, ale jeśli przez ostatnie 10, 20, 30 lat wyrabiałaś sobie nawyki prowadzenia i nie będę mówił, że są to złe nawyki, ale na przykład jeździsz typowo po polsku, czyli jak się zbierasz do wyprzedzania, to rozpęd, najechać na tego typa przed tobą i w ostatniej chwili żuch, zmieniamy pas, żeby wyjechać za tego, bo tak się w Polsce wyprzedza. No, tak, to, w tym, ludzi tak robi, no to w tym momencie te systemy będą cię wkurzać. Bo po pierwsze, najpierw ci się włączy system ostrzegający przed kolizją, potem ci się włączy jakiś system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu. Jezu, Jezu, co ty robisz, dlaczego wyjeżdżasz pod samochód? Bo ten z tyłu też wyprzedza na trzeciego i ten chce cię uratować przed tym typem z tyłu. To wymaga zmiany też twojego stylu jazdy. Ja mam wrażenie, że dzięki tym systemom stałem się paradoksalnie, bo wiem, że wszyscy mówią, ja kontroluję, ja jestem najlepszym kierowcą w ogóle, nikt mnie nie ruszy, żaden system mi nie będzie pomagał. Nie. Ten system sprawił, że ja jestem lepszym i bezpieczniejszym kierowcą, bo ja jadę spokojniej. Totalnie, bo pamiętasz, jak jeździłem, jak żeśmy się poznali? Tak. To znaczy, okej. W naszej rodzinie panuje przekonanie, że jesteś najlepszym kierowcą w rodzinie. Dziękuję. I być może uzasadnione. Nie wiem, dlaczego żadna z moich emerytek, w sensie matka ani ciotka, nie chce ze mną jeździć samochodem. Bo twoje emerytki mają ten taki patriarchalny pogląd, że to mężczyzna jest tym najlepszym kierowcą, a kobieta jest od tego, żeby robić inne rzeczy. Tak, ostatnio gdzieś parkowałam i okej, musiałam zaparkować równolegle, a później, kiedy wyszłyśmy skądś tam z matką, to no, byłam przyparkowana tak, że trzeba to było zrobić bardzo precyzyjnie. Na co matka złapała się za głowę i mówi: i co ty teraz zrobisz? Ja mówię, nie wiem, mama, wyjadę? Ona mówi, czy mam ci coś pokazywać? Ja mówię, nie, jakbyś mogła się odwrócić. Bo wiesz, nie chciałam, żeby mi tam machała łapami i pokazywała. No i wiesz, no zrobiłam to, okej, na 5. Ale zrobiłam. Bo rzeczywiście było blisko, ale zrobiłam. To nie jest żadna filozofia. Natomiast, ale to jest temat na inną historię. W każdym razie systemy potrafią cię nauczyć bezpieczniejszej, spokojniejszej jazdy. Spokojniejszej, a to zwykle implikuje bezpiecznie. Dokładnie, co się też przekłada na zużycie paliwa, które i całego samochodu. I całego samochodu, dokładnie, bo klocki nie są za darmo, jak wiemy. Tak jest. I może ta turbina też nie będzie tak rozgrzana do czerwoności zawsze. No właśnie, więc jest dużo rzeczy, których te systemy mogą cię nauczyć, ale rozumiem, że jeżeli przesiadasz się z tego umownego 5-7-letniego samochodu do samochodu, który jest teraz albo nowy, albo powiedzmy w miarę nowy, taki, nie wiem, tam dwuletni, to cię może zaskoczyć. Co gorsza, jeżeli nie konfigurujesz tego samochodu i na przykład, nie wiem, dostajesz z firmy następny samochód i nagle się okazuje, że Jezus Maria, co to jest, jak to robi? Proponuję poświęcić jedno popołudnie, pojechać tym samochodem właśnie na taką trasę szybkiego ruchu. Niedzielny poranek, jest w miarę pusto, można sobie poćwiczyć, jak to działa. Tak. Posprawdzać. Oczywiście patrz w lusterka, żeby tam na pół kilometra z przodu, z tyłu nic nie było. I trzymaj się z dala od barierek, ale spróbuj. Tak. Znowu, jeżeli umawiasz się na jazdę testową,
to przypilnuj. I wiesz, nie, że dealer cię przeprowadzi po jakimś tam swoim takim zakątku, że 3 minuty w mieście, 3 minuty po trasie i 3 minuty gdzieś tam po jakiejś bocznej drodze. I to nie, proszę pana, piszemy dokumenty? Nie. Chcesz sobie przejechać te swoje 20, 30, 40 kilometrów, nawet taką trasą prostą, żeby zobaczyć, jak te systemy działają. Zjechać później na taką drogę zwykłą, krajową, taką, gdzie się jedzie 90 na godzinę. Zobaczyć, czy tam ci system jakiś nie za bardzo pika, nie wyrywa ci kierownicy z rąk. One zwykle nie wyrywają, a jeśli wyrywają, to zwykle znaczy, że robisz coś bardzo źle. Przynajmniej coś, co tobie się wydaje, że jest dobrze, a system uważa, że źle. Nie chcę przez to powiedzieć, że są systemy idealne. Nie, ale... Różne marki różnie to implementują i teraz tak, jeżeli ci to w ogóle przeszkadza i po prostu nie, ty zawsze chcesz prowadzić, po pierwsze, wybierając wersję samochodu, staraj się wybierać taką, żeby było tych wspomagaczy jak najmniej. Po drugie, sprawdź też, jakie są możliwości ich wyłączenia. Tak. Czy to jest jeden przycisk, czy trzeba musisz przeklikiwać przez całe menu. Bizantyjskie menu. I to chyba jest tyle, bo nie przekonamy nikogo wbrew ich woli do niczego, na przykład właśnie do używania tych systemów, ale z naszego doświadczenia to naprawdę wygląda tak, że one ułatwiają, a nie utrudniają życie, tylko trzeba im na to pozwolić. I tyle. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się ciepło. Pa! Dogrywamy jeszcze po tym pa małe postscriptum, ponieważ nagrywaliśmy kolejny materiał i chciałem pokazać, że to są te same przyciski, co we wszystkich samochodach. Zajrzałem tam. Eureka! Eureka! Tu jest ten system od wspomagania utrzymania na pasie ruchu. Co właściwie nie powinno cię dziwić, bo to na końcu Peugeot, a to zawsze na końcu było Peugeot. Jak jeździsz, w pięciu randomowych miejscach. Jak jeździsz Peugeotem czy Citroenem, to wiesz, że tych przycisków nie widać i w związku z tym masz pamięć mięśniową albo jeździsz, nie wiem, z głową w pedałach. To bardzo niezręczne. W każdym razie system wspomagania utrzymania na pasie ruchu jest, no i nawet działa całkiem nieźle. Poza tym, że oczywiście się drze, jak... Czekaj, to jest kontrola. No patrzcie, no jedzie nieźle. Nie, to znaczy odszczekujemy, bo rzeczywiście jak już się to wszystko... Trzymaj ręce na kierownicy, teraz mówi. To jest nawet spoko. Czekaj. Czy my tu skręcamy? Nie. Możemy pojechać kawałek dalej. Słuchaj, on tak dobrze jedzie, że nie chcę mu przerywać teraz. No rzeczywiście, nie dokoncentruj go teraz. O, teraz się drze, przytrzymaj kierownicę. No ja trzymam kierownicę, właśnie nie ma czujników pojemnościowych, tylko ma takie czujniki, które trzeba... Ale jeszcze piłuje ryj? Przecież już trzymasz tę kierownicę. No właśnie. Czujniki mogą być albo takie pojemnościowe w kierownicy, że jak dotkniesz, to on już wie, albo takie, że trzeba nim poruszać. I to jest też implementacja. Zapamiętajcie, bardzo długie, bardzo trudne słowo. No. Ale ważne. A teraz do widzenia. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.